rewitalizację zabytkowych budynków z przeznaczeniem na kulturę. I to się powiodło. Właśnie to się powiodło z Jatkami i ze starą elektrownią. Więc jeśli byśmy szli w kierunku budowy własnego domu kultury, znaczy własnego, przepraszam, nowego domu kultury, musielibyśmy to zrealizować ze stuprocentowym wkładem. Tutaj możemy mówić o zysku po prostu, że za 70% zewnętrznych środków zrealizowaliśmy to z 30% wkładem własnym. I teraz wracam do samych Jatek. Otóż ostatnią częścią do realizacji w ramach pozwolenia na budowę jest zagospodarowanie przestrzenne, przestrzeni dookoła Jatek. Został wyłoniony wykonawca w przetargu. No i niestety, tak jak w większości przetargów, na budowlankę kwoty przewyższyły to, co mamy w budżecie. I z obrad komisji wynika, że są pewne niepokoje co do tej inwestycji. Z uwagi na to, że są niepokoje i z uwagi na to, że są Państwo mieszkańcy, no ja pozwolę sobie takie fundamentalne rzeczy przypomnieć, bo cała sprawa ma historię trzyletnią. Otóż tak, jest to największy projekt budowy ciągów pieszo-rowerowych na Mazowszu w tej kadencji. 16 milionów dotacji. Całkowicie historyczny, nie boję się tego słowa, historyczny sukces w zakresie pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na jednego mieszkańca, ostatnio obliczone to zostało w rankingach, 1250 zł na osobę. W wyniku tego, między innymi w wyniku tego, tam są oczywiście Jatki i stara elektrownia, ale nie tylko, wygraliśmy w dwóch kategoriach, jako Ostrów Mazowiecka, konkurs na lidera pozyskiwania środków w byłym województwie ostrołęckim. W dwóch Ostrów Mazowiecka. 16 milionów z Unii Europejskiej. Wydłużenie terminu, uzyskanie zgody na wydłużenie terminu. Wyłonienie wykonawcy. Zwyżka tylko o 17% w stosunku do kosztorysów z 2016 roku. I co uzyskujemy? Otóż 17 km ścieżek rowerowych, w tym prawie 13 asfaltowych i 4 z kostki. Tej niefazowanej, jak to specjaliści mówią. Oraz, i to jest, drodzy Państwo, rzecz absolutnie wyjątkowa i koniecznie nam trzeba podkreślać. Mimo że jest to projekt na ścieżki rowerowe, to uzyskaliśmy dodatkowo w ramach tego projektu 15 km chodników. 15 km chodników. W tym 10,5 samodzielnie, 10,5 km. Oraz lekko ponad 4 przy ścieżkach rowerowych. I dokładamy jeszcze 110, to jest 360 tysięcy. Na komisji, nie uczestniczy Pan w tych komisjach, szkoda, żałuję swojego, nie wiem, co to Pan ma jakieś inne, obowiązki, no, ale szkoda, bo powinien Pan na każdej jednej komisji uczestniczyć jako burmistrz, tym bardziej to jest poważne co sprawy do miasta. To 360 tysięcy, tam jest około ponad 1000 metrów, Pan Dyrektor powiedział, że to... 540. Ale nie. Obszar jest większy, ale do zagospodarowania włożenie na przykład kostki, tam będą ze 2-3 ławeczki, jakieś tam barierki, do ulicy będzie około 500 metrów. To te 360 dzieląc na te 500 metrów to wychodzi 720 zł za metr kwadratowy. 7 tysięcy. 720. 720 za metr kwadratowy. Panie Burmistrzu, zobowiązuję się tu, jestem jako radny, nie mogę, ale jak rozmawialiśmy z naszą koleżanką, wiceprzewodniczącą Bartkiewicz, że poprosimy, czy jej syna, czy może mojego syna, żeby
i za 250 tysięcy to panu zrobimy tam zabici. Za 250 tysięcy, to jest w pierwszej tej wersji, bez żadnych dokładek 110, że będzie ten plan zrobiony, łącznie w kostce możemy zrobić granitowy. Mówi pan konkretnie i dokładne sumy, bo jeśli powiemy każdemu mieszkańcowi, że 720 zł, to wie pan co, ja nie wiem, kto takie pieniądze ma, kto takie pieniądze bierze, jak tak można gospodarować? Ja się nie dziwię, że gdyby pan miał na własnym podwórku położyć inwestycje i 500 metrów zagospodarować, nawet jakby pan chciał jakieś ławki, bujawki, nie wiem, tego, i za 720 za metr, nie wiem, to jest dla mnie to jest marnotrawienie pieniędzy. Zazwyczajno i my jesteśmy na komisji, dopiero na komisji krok po kroku wychodzą te rzeczy. Dlatego zaproponowaliśmy, żeby przed terminem, między innymi, to jest potem, bo pan ma ten termin chyba podpisania umowy, my się nawet radziliśmy, może potrzebna jest rady pomoc, jeśli ten wykonawca jest taki. Żeby nie było jeszcze takiej tragedii, że pan wejdzie w kontrakt i poniesie pan koszty pełne. Może ja na posto wszystko zobaczę. No więc, ale pan, i pan musi to szczerze przedstawiać. Dlatego w tej sprawie powinna być oddzielnie sesja postawiona. Panie burmistrzu, tutaj ulica, pan tak mówi, wie pan, to bardzo boli. Prusa Lubijewska, panie burmistrzu. Oba ronda, które zlekceważyliście, wydane pieniądze za 1/3 byłyby zbudowane. A to, co pan zrobił, jeden mądrząc się, że nie może być dwóch rond koło siebie, a potem tutaj państwu też coś nie odpowiadało, bo my o tych kablach wiedzieliśmy przy Lubijewskiej i wiedzieliśmy, że trzeba 1,5 miliona na to wydać. Dlatego zrobiliśmy taki projekt ronda, który może służyć społeczeństwu na kilkadziesiąt lat. Oczywiście, jakie są koszty, dużo w tej chwili było powiedziane, składniki były mniej więcej wymienione, ale między innymi może warto powiedzieć radnym i wszystkim, którzy będą w przeliczeniu tak naprawdę za ile my budujemy metr kwadratowy chodnika, bo tu można z kosztorysu ustalić, mili państwo, za ile metr kwadratowy ścieżki rowerowej, wtedy będziemy mieć skalę porównawczą. Ile nas kosztuje wyposażenie całej infrastruktury towarzyszącej ścieżkom rowerowym, ile nas kosztują prace ziemne, bo jest to niewątpliwie też składnik kosztotwórczy. Gdybyśmy o tym wiedzieli, być może by się okazało, że to nie jest aż tak tragiczne, bo akurat ten metr kwadratowy budowy chodnika w ścieżkach rowerowych nas kosztuje, bo nie wiem, 150, 200 zł, ale coś jeszcze więcej. Dlatego też po raz wtóry też podkreślam. 150 tysięcy złotych też są realizowane, więc po raz kolejny w tej kadencji pokazuje się, że dopóki nie dostaniemy na coś dokumentu, to my nie możemy ufać. Bo mówi się różne rzeczy, a robi się zupełnie inne rzeczy. I kolejny punkt, jeśli chodzi o te projekty uchwał, dotacja dla policji. Od początku kadencji bardzo głośno i zawsze walczyłam, nawet łącznie z moimi kolegami klubowymi, o to, żeby policji dobrze dawać do finansowania, żeby wspierać, bo jest to bardzo ważna i potrzebna rzecz. Natomiast tym razem po raz pierwszy mówię nie. Mówię nie dlatego, że chciałabym mieć gwarancję, bo mam wątpliwości, ale chciałabym mieć gwarancję, że te pieniądze pójdą na zakup samochodu, którym będą jeździć funkcjonariusze patrolujący nasze miasto, a nie kadra oficerska. I chciałabym mieć taką gwarancję. Jeżeli taką gwarancję będziemy mieć, oczywiście ja również będę głosowała za dzisiaj. Nie mam nawet szans. Dziękuję.